Radziu, a co ty dodasz do punktu? No cóż, ja nie chcę wychodzić na malkontenta. Mi się niestety nie spodobały izotoniki. Julian Alps Trail, tutaj trzeba pokazać, o, proszę. Tylko my mamy. Widzisz, bo oni się już... Nie, tego nie zdjąłeś? A jak udało ci się to zdjąć? Nożyczkami. Nożyczkami! Znaczy ja zdjąłem bez nożyczek, jak ktoś chce. Mogę tylko wysiądnąć. Ale ty przyjąłeś po prostu, bo miałeś luźno na to, że zdjąłeś. Nie, luźno i tak wyciągnąłem. Tak, tak. Nie, ja tego nie noszę. Dzień dobry. Dobry wieczór. Guten Tag. Für Deutschland. Für über... Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen, welcome. I, a jak po słoweńsku będzie? Dzień dobry. Bo powinniśmy zacząć od słoweńskiego. To tam napisane. Dobry den. Bo jesteśmy w Słowenii, w Julijskich Alpach. Biegaliśmy sobie Julian Ultra Alps Trail Run by UTM. Dokładnie. Piesek nam tu przyszeka. Dzisiaj, tak, dzisiaj jest troszkę większa... Większa obsada. Nie udało nam się co prawda jeszcze Roberta zachęcić tutaj do udziału, ale mamy przynajmniej dwóch członków dodatkowych, którzy się nie udzielali wcześniej w formie na gorąco, a dzisiaj będą mogli coś powiedzieć na temat. To może zaczniemy od chłopaków. Jak wam się... O, Michał się już śmieje, zadowolony, że nie będzie musiał mówić. Nagrodę. Jak wam się podobało? W skrócie i ogólnie. Poproszę od Piotrusia, abym zapytał się. To organizacyjnie, no to... No to w sumie bardzo fajna imprezka. Piotruś, to było twoje pierwszy World Trail, UTMB World Series. Tak, w ogóle pierwszy mój start, jeśli chodzi o ultra za granicą. Tak. Więc takie to doświadczenie. Ogólnie, no, też ogólnie sam bieg, też spoko, oczywiście nie odbyło się bez kryzysów, no ale pewnie to wrócimy do tego. Tak, nie uprzedzajmy faktu. Tak. Nie uprzedzajmy faktu. A Radku, bo to twój też pierwszy. No, chyba, z tego względu, że to był pierwszy mój bieg też za granicą ultra, to no, przeżywałem to w jakiś sposób. Ogólnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Liczyłem na widoki, liczyłem na jakąś super oprawę, na te punkty takie może, że będą jakieś, powiedzmy, nietypowe, jakoś bardzo dobrze obsadzone przez publiczność. No i niestety jakoś tak takie rozczarowanie, bo ogólnie mało kibiców na trasie. Fakt, że połowę byliśmy w nocy. Ale tylko chyba w dwóch takich mniejszych miejscowościach jakoś mogliśmy liczyć na taki większy doping strony kibiców. No i oczywiście meta w Kranskiej Górze. Bardzo fajna, bardzo klimatyczna miejscówka, starówka chyba bym powiedział, bo to tak, mała miejscowość, to taka, starówka, leciwa. Dosyć taka, tak, historyczne takie miejsce. I ogólnie organizacyjnie dobrze, ale powiedziałbym, że na tle tych biegów, które ja do tej pory biegałem w Polsce, biegów ultra, to otarłoby się o, powiedzmy, środek, poziom, taki środek organizacyjny. Nie wiem, to najwyższa półka. Czy przywołasz tutaj naszego organizatora odpowiednio jednego? Właśnie jeszcze nie wiem, jak to pozycjonować względem biegu rzeźnika, ale myślę, że gdzieś tak bardzo blisko. Michał ma największy z nas jakby doświadczenie w startach ultra poza granicami w Polski, bo w tym roku było jeszcze Lavaredo oprócz Mozarta z zeszłego roku. I chyba pierwszy raz meta przy publiczności, bo w Mozarcie nie mieliśmy i w Lavaredo chyba też dość późno byliście na mecie w godzinach wieczornych, gdzie tych ludzi było mniej, co? Tak, być może. Natomiast no, to jest meta to meta, także emocje są no, zawsze takie same. To znaczy, że no, euforia, wiadomo, fantastycznie jest dobiegać i kończyć zawody w zdrowiu, bez kontuzji. Tu faktycznie dobiegaliśmy około 21 chyba, albo drugiej. 230 jakoś. Albo 230. Tak, także przebiega się ulicą Krańskiej Góry.
było trochę osób jeszcze w knajpkach, w restauracjach, także wszyscy bili brawo, było bardzo przyjemnie. No, zawody bardzo mi się podobały. Tak. Również ze swojej strony, no to drugi start po Mozarcie, w którym ta meta nie wyglądała za specjalnie. Mówiłem o tym w filmie z Mozarta. Zapraszam, tu gdzieś może link się pojawi. I tam wylądowaliśmy chyba około godziny pierwszej czy drugiej w nocy. To było na Starówce i tam się już nie działo zupełnie nic. Łącznie z tym, że nikt nam nawet medalu nie dał, musieliśmy sobie po ten medal iść. To było troszkę żałosne nawet, bym powiedział. Tutaj nie wiem, jak to wyglądało w środku nocy, bo limit był bardzo długi i chyba do godziny piątej mogły osoby dobiegać. O tej 20 to naprawdę było jeszcze, no nie wiem jak wcześniej, ale było bardzo fajnie, dużo ludzi, doping, medale, zdjęcia, muzyka grała, można było coś zjeść, także naprawdę było bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o sam bieg, to mam wrażenie, że to by UTMB jest tylko tym punktem do zdobycia kamieni, bo bieg według mnie, podzielam trochę opinię Radka, że są w Polsce biegi lepiej zorganizowane, że to taki bardziej bieg lokalny, niczego mu nie ujmując, ale nie jest to taki poziom ponadprzeciętny tego, co znajdziecie w Polsce. Takie mam wrażenie, że nie odczułem przynajmniej oprócz otoczki Expo, sklepu z gadżetami UTMB, z bluzami, z koszulkami, z czapeczkami, skarpetkami i różnymi innymi rzeczami, w które fajnie się wyposażyć i fajnie je mieć. Nie odczułem takiego wrażenia jakby ponad coś, co jest u nas. Ja będąc z kontry powiem, że byłem dzisiaj na dekoracji i to była fantastyczna atmosfera. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Polina. Na dystansie 120 km. Tak, drugie miejsce Kasia Wilk na dystansie 80 km. No i tutaj nasz największy sukces, Ela, która jest z nami. Szóste miejsce Open wśród kobiet i trzecie w kategorii również na dystansie 120 km. 80. Przepraszam, 80, tak. Super. Także powiem wam coś szczerze, niesamowitego. Tak, to coś niesamowitego, ponieważ drugą narodowością, czy tak naprawdę trzecią, bo najwięcej Słoweńców bierze udział, potem było Słowacy, następna narodowość to Polacy, także no, czuliśmy się jak w domu, bardzo dużo tak, osób, z którymi można było porozmawiać. Jedna z osób, które mijaliśmy na trasie, stwierdziła, że to w zasadzie polski bieg, w którym trochę bierze osób z zagranicy udział. Trochę się tak czuliśmy. Polski język naprawdę był wszędzie, bym powiedział. I nawet wśród kibiców przebiegaliśmy sobie i zdarzało się, że ktoś po polsku nam odpowiadał. Także to naprawdę fajne. Pewnie dlatego, że jest to bieg dość blisko granic Polski. To jest 1000 kilometrów od Warszawy, czy tam 1100 i da rady tu łatwo dojechać. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Expo i sam pakiet startowy, no to tak jak mówiłem, na Expo oczywiście, jak to na UTMB, można kupić wszystko. W fajnych cenach, fajna jakość, fajnie to nosić. O, koszulki były w pakiecie. Koszulki były w pakiecie. Koszulka w pakiecie. Bardzo fajnie. Tak jak na założoną. Dodatkowo w pakiecie w zasadzie nie było chipu, był pomiar z numeru startowego. Było piwka. I było piwko, tak, julianowe też, więc całkiem spoko. Sprawdzany był na początku, trzeba było mieć całe wyposażenie obowiązkowe. Do wyposażenia obowiązkowego doszły dodatkowo rękawiczki z długimi palcami i długie spodnie. Pamiętajcie też, że chyba na wszystkich biegach UTMB, tak mi się wydaje, jest obowiązek kurtki przeciwdeszczowej 10K, przynajmniej w tych, w których braliśmy udział i na głównym UTMB też jest. Więc taką kurtkę na pewno musicie sobie kupić, jeżeli planujecie bieganie gdzieś tutaj w tej serii. Fakt, że to obowiązkowe, to dodatkowe wyposażenie włączono w ostatniej chwili do wyposażenia obowiązkowego, wynikało też z prognoz organizatorów dotyczących złych warunków atmosferycznych w wyższych partiach gór, ponieważ
tam trasa sięgała nawet 200 metrów nad poziomem morza w pewnym momencie. Aczkolwiek prognozy się jakieś takie złe nie sprawdziły, wręcz przeciwnie, było nawet przy nastarcie w nocy było bardzo ciepło, nocka była ciepła. No, można było się ubrać i przestrzelić i rozbierać się po 10-15 minutach, a już biegnąc w ciągu dnia, to ludzie zdejmowali długie spodnie czy długie bluzy, co tam mieli takiego nadprogramowego i naprawdę było upalnie. Tak, i jakby wraz z tymi złymi warunkami pogodowymi przyszła też informacja o zmianie trasy i pojawiły się nowe traki. I według organizatora z 5000 przewyższeń zrobiło się 4200, przynajmniej według traka. I omijaliśmy grań Sztola, nie wbiegaliśmy, tam biegliśmy poniżej sporo. Przez inny szczyt biegliśmy. Przez inny, tak. Aczkolwiek okazało się, że później zamiast tam 4 prognozowanych 5100 względem pierwotnego traka, zrobiliśmy 5000 przewyższenia. Tak, więc gdzieś te pomiędzy tym, co pokazywał track 4200, a tym, co nam pokazały zegarki 5000 w zasadzie wszystkim, to ta różnica jednak była. Trasa oznakowana była dosyć dobrze i gdy o tym pomyślałem, to w tym momencie, chyba minutę później się zgubiłem. I mieliśmy dokładnie to samo, chciałem ci powiedzieć, bo zaczęliśmy chwalić tą trasę i ona w nocy była oznakowana według mnie bardzo dobrze, bo były odblaskowe na chorągiewki wbite w ziemię, odblaskowe. W większości przypadków były na ziemi dość nisko. Czasami były zawieszone gdzieś na drzewie. I dokładnie to samo mieliśmy, powiedzieliśmy, ale super oznaczona trasa, po czym pobiegliśmy tam z 53 metrów, czy troszkę dalej. Tak. Mi się wydaje, że to bardziej z naszego zagapienia niż ze... Całkiem tak, aczkolwiek moim zdaniem mankamentem było to, gdy były odbicia w bok ze szlaku, w który szedł w dół, człowiek gdy się rozpędzał, to no, patrzył się bardziej pod nogi niż na to, że szlak, oznaczenie szlaku tak, skręcało. Takich strzałek namalowanych na tym brakowało. Tak. Tak, nie było takich strzałek, ciągu... które ostrzegały o złym skręcie. Albo... I w ciągu dnia ta trasa już tak dobrze widoczna nie była. Te chorągiewki były w większości małe, ale większość tych tras jednak nie miała zbyt dużo odnóg, więc raczej tam zgubić się, tak poważnie się zgubić byłby duży problem. Ale widziałem grupę chyba 7 czy 8 gości, których wołaliśmy zdali, że się zgubili. I to w ciągu dnia. Co jeszcze? A jak wam się podobały punkty? Generalnie okej. No. Tutaj przyszła do nas Ela, która zajęła, jak już mówiliśmy wcześniej, miejsce. Także trzecie miejsce w kategorii swojej własnej. Także tutaj gratulacje jeszcze raz. Nagrywamy. Jeżeli masz ochotę wziąć udział, to zapraszamy serdecznie, możemy ci zrobić miejsce. Do jacuzzi pewnie też za chwilę wejdziemy. Za chwilę. Tak, my jesteśmy tutaj zlokalizowani w domku, gdzie mamy jacuzzi. Tak, więc za chwilkę będziemy też się tam udala. Gdzie? Podkoren. Skręć w prawo w Podkoren, później w lewo w Podkoren. Taki nasz wewnętrzny żarcik, bo to nawigacja nam tak... Jak tankujemy, pod korę dała. Tak, i jak trzeba było wody nalać, to pod korę. Jak wam się podobały punkty? Bo z mojej perspektywy były dość bogato wyposażone, ale tak troszkę inaczej niż u nas, bym powiedział, co mnie troszkę czasami zdziwiło i mieszało trochę w głowie. Znaczy nie oceniam bardzo dobrze, zwykle dużo nie korzystam jakby z tego, co jest na punktach, natomiast wydaje mi się, że wszystko, co było potrzebne, to można było znaleźć, była Coca-Cola, no i izotonik, który tutaj jest podawany, to już na którymś z biegów wiadomo, że nie jest za specjalny, więc to, tego bym nie polecał. Były pomidory z solą, które to akurat skosztowałem. Owoce, jabłka, pomarańcze,
Wydaje mi się, że wszystko, co potrzeba. Kanapek z serem na przykład. Może takie kanapki z serem by się przydały. Z drugiej strony była wędlinka, był serek i był suchy chleb, który można było sobie też wziąć. Więc taką kanapkę. Bardzo fajnie suchy chleb robił też. Jakby to nie brzmiało. Tak. Mi troszkę brakowało w późniejszym etapie ciepłych napoi. Gdzieś tam widziałem, że się kawa przewinęła. Ja herbatkę piłem raz. Raz dostałem też bulion, taki czysty bulion, gorący, fajny. Na przepaku była jakaś zupka. Tak, ja jadłem. Wy nie widzicie, ja jadłem zupkę. Dobre było generalnie. Zawsze coś ciepłego. Coś tam było. 55 kilometrów. Nie było tak źle, oczywiście nie było takich suto zastawionych stołów, jak potrafi być u nas. Jak potrafi być na tym jesiennym rzeźniku. Tak, na maratonie rzeźnika. Tak. No to wiadomo. Albo na chudym Wawrzyńcu jagody z... Ale potrafi być w Polsce gorzej. Tak więc można to ocenić jako tam średnio plus, powiedzmy. Moim zdaniem było ok. Z plusów mimo, bo w tamtym roku jak biegliśmy Mozarta, to na chyba trzecim punkcie od końca skończyła się kola i już tej koli nie było. Tutaj kola się nam skończyła na przedostatnim punkcie, już byliśmy troszkę tak zniesmaczeni całym tematem, ale na ostatnim punkcie była i podobno na ten przedostatni punkt tą kolę też dowieźli. Dodatkowo były też soki jabłkowy i pomarańczowy. Mhm. I powiem szczerze, że zamiast izotonika taki sok pomarańczowy rozrobiony z wodą naprawdę robił robotę. Radziu, a co ty dodasz do punktu? No cóż, ja nie chcę wychodzić na malkontenta. Mi się niestety nie spodobały izotoniki. Wyglądały jak jakieś siadłem tutaj na zewnątrz. Może przerwę trochę Radkowi, bo według mnie to nie jest stricte izotonik. Tak woli wyjaśnienia zaraz oczywiście oddam Radkowi głos. To jest napój Nuka, który jest jakimś tam sponsorem tego wszystkiego i oni reklamują to jako jakiś energy drink. I mi to bardziej przypominało białko takie rozrabiane, ale też nie do końca. I to faktycznie robił się taki kożuch, taka piana dość gęsta na górze tego. Oni to rozrabiali w pojemniczkach, ale nie rozpuszczał się cały i zostawały taki proszek. Nawet nie grudki, proszek zostawiał. Ja sobie nalałem w pierwszym rzucie, na pierwszym punkcie zamiast izotonika wlałem sobie to i w pewnym momencie jak doszedłem do tego proszku, to gardło sobie tak podrażniłem, że przez 5 minut kasłałem. Wracam ci głos, Radku. No, zgadzam się. Generalnie nie wyglądało to ani zachęcająco, ani też nie smakowało bardzo dobrze. Rzuciłem się wtedy tylko całkowicie na wodę, ale jakoś tak w połowie dystansu zauważyłem, że te energy drinki, czy izotoniki, jak tam nazwali to organizatorzy, zmieniły swoją barwę, spróbowałem. Smak się też zmienił, więc potem już... Wydaje mi się, że było kilka rozmiarów. Że różne były, tak. Znaczy, różne kolory były, różne rodzaje. Tak. Także poza tymi izotonikami na początku miałem wrażenie, że te punkty są takie dosyć, może nie biedne, ale takie bardzo ograniczone, ale podzielam zdanie Michała, że to jednak było wszystko to, czego ultrasi potrzebują. Od takich, powiedzmy, owoców łatwo wchodzących przez jakieś takie ciastka słodkie, batoniki, czy coś w rodzaju bloku czekoladowego, po słone przekąski, ale też naprawdę w pewnym momencie bardzo posmakowały mi kanapki z dżemem i kanapki z Nutellą. I był taki punkt chyba na 85 kilometrze, gdzie chyba zjadłem z 6 tych kanapek. Koli też sobie wlałem chyba w siebie ponad pół litra, także przepraszam, że to zabrakło wam, chłopaki, ale... Dzięki. Ale musiałem jakoś przełknąć te kanapki. To nie był problem, ale było kilka osób, które ci przykiwnęło. Czułem to na zbieg. Wśród Polaków padało słowo najczęściej używane w Polsce, jak to nie ma koli, gdzie tu jest. Tak. Także jeśli chodzi o punkty, też mnie taka zastanowiła na początku sytuacja, że
Mam oczywiście też troszkę inne, świeże w pamięci punkty na murowańcu przy pod halą Ornek, ponieważ miesiąc temu byliśmy grań teatr i tam wolontariusze no, pracowali wokół biegaczy jak, no, jak mechanicy na murowaniu formuły pierwszej. Po prostu każdy był ogarnięty indywidualnie w ciągu paru sekund. Tutaj miałem wrażenie, że ci wolontariusze stoją i no nie wychodzili z inicjatywą. Ja musiałem się pytać, gdzie co jest, sam sobie nalewać. Dopiero w tych kolejnych punktach, gdy już powiedzmy był połowa trasy, to jacyś tacy bardziej ruchliwi i czynni, aktywnie byli ci ludzie do pomocy. A ostatnie dwa punkty to już były bez zarzutu. Tam były punkty w takich małych, pobliskich miejscowościach i no, widać, że lokalsi włożyli w całe swoje serce, żeby umilić nam te ostatnie kilometry. Nam polewali wodą, dopingowali, a obsługiwali bardzo szybko. Tak, i tutaj chyba wychodzi, tak już z Radkiem dzisiaj rozmawiałem, że chyba wychodzi sytuacja, że oni nie do końca jakby na początku zdawali sobie, jak dokładnie ma ten punkt wyglądać. I dopiero z czasem, bo na przykład takiej sytuacji, o której mówi Radek, że nie było zainteresowania ze strony wolontariuszy, ja chyba nie doznałem. W zasadzie mnie się od początku ludzie pytali, czy coś podać, czy nalać wody, więc wydaje mi się, że oni się też uczyli w trakcie, a na takiej TAT, na biegu ultragraniu TAT, tam jest dużo biegaczy, mam wrażenie, wśród wolontariuszy i oni po prostu od razu wiedzą, jak to powinno wyglądać. Tak, a tu byli lokalni, widać, że mieszkańcy. No, zresztą była, nie do końca byli poinformowani, no, chociaż było zmianie trasy i wprowadzali w błąd biegaczy. Tak. To, że jest 18 km i 1100 przewyższenia, gdzie de facto... 300 chyba, 1300, tak. Gdyby tak to było 1100, Więc... 1100 to mieliśmy wtedy do mety. Nie, 1600 było do mety według Garmina, a oni mówili o 1300. Tam się to nie posprawdzało. Tak. W ogóle nie opowiedzieliśmy, jak wyglądał start, bo przywieźli nas autobusami, nie pamiętam, jak się tam miejscowość nazywała. Radzie pewnie pamięta. Bo Radownica, coś takiego. Radownica czy z J, coś takiego. Trudne do wymówienia. Byliśmy tam, Pod chorem łatwiejszy. Myśleliśmy, że będziemy jechać koło godziny, okazało się, że jechaliśmy ze 30-40 minut i w zasadzie byliśmy półtorej godziny przed startem już na starcie. I to kolejny kamyczek do ogródka dla organizatorów niestety, ponieważ no, co można robić na starcie? Ładnej miejscowości, a na starówce tak miałem wrażenie, ale jednak półtorej godziny przed startem, który zaczyna się od 21.30. Tak. No nic, tylko stać, marznąć i rozmawiać. No. Tak, na szczęście z tym marznięciem nie było tak źle, bo było ciepło, ale jakby było troszkę chłodniej... Ale chodziło, robiło się coraz był chłodniej. Był, tak, że ubieraliśmy kurde. No fakt, że chcieli tam umilić i była ta kapela, która grała utwory ludowe, powiedzmy, tak, ale to... Można było spokojnie godzinę później... Przyjechać. Tak. Przyjało to rozmowom, poznawaniu nowych osób, no bo ten... Poznaliśmy bardzo fajnych polskich biegaczy, których też mijaliśmy na trasie. Dużo większych flików od nas. No i wtedy też jakby było powtarzane, że w górze jest śnieg, że może być 0 stopni i potencjalnie deszcz. No, nic się z tego nie sprawdziło. Znaczy śnieg był, tak. A czy pamiętajmy o tym, że... Ale zmieniona trasa. Tak, zmieniona trasa i być może na tamte... Możliwe, że na sztol... Te 400 metrów wyżej, tak, były w ogóle całkiem inne warunki. Tak? No, ja zakładam, że to były komunikaty napisane jeszcze przed zmianą trasy, które speakerzy odczytywali po prostu, robiąc pewnego rodzaju... Zamieszanie w głowach. Może i zamieszanie w głowach, ale też taką zabezpieczenie, tak. Zabezpieczenie, nadmierną ostrożność, która z jednej strony była bardzo istotna, a z drugiej strony skutkowała tym, że no, ubraliśmy się za ciepło na przykład, tak, zgodnie z tymi komunikatami. No, ale pamiętajmy, że też pierwotnie wymagane były długie spodnie, ten wodoodporny. Ale one były w opcjonalnym wyposażeniu, one nie były w obowiązkowym. Ale potem było przeniesienie do obowiązkowego, a później się wycofali z tego. Nie, od razu było przy przeniesieniu do obowiązkowego, od razu pojawiły się długie spodnie, ale nie wodoodporne. To nie było.
Więc natomiast w tym opcjonalnym potencjalnie mogła być taka sytuacja, że organizator powie, że tak, muszą być wodoodporne. No w każdym razie dużo było zmian w regulaminie w trakcie ostatniego tygodnia nawet, bo przechodzono też z rynku. No czyli to wydaje mi się też naturalne, to okej, to nie można mieć pretensji. To sytuacja, nie na pogodę jakby nie. Bo wiadomo, że ostatni tydzień pogodowo był dla tej części Europy bardzo trudny. No co? Sami nie wiedzieliśmy do końca, czy będziemy w stanie dojechać, przejechać przez pewne obszary, które były zagrożone powodzią. Albo poszkodowane. Poszkodowane już, tak. Część osób nie mogła pojechać z nami. No, dużo przeciwności losu było przed samym wyjazdem, nie wchodząc w szczegóły. No, natomiast tym bardziej cieszymy się, że udało nam się wziąć udział, szczęśliwie ukończyć ten bieg. Tak. Może sam biegu, tak, czy już, tak. Nie? No, to... jasne. Bo ten bieg... Wękowy na bis. Przez pierwsze, tak, 9,5 godziny. Żeby nie było, właśnie, bo, przepraszam cię, przerywam, ale tak będę wtrącał, żeby tutaj wyjaśnić naszym oglądaczom, że start był, powtórzę, start był o 21.30, wschód około godziny 6.37, więc ten początek jakby z założenia jest w nocy. Tak, tak, i tak do tej 7 to w zasadzie biegliśmy z czołówkami, głównie po lesie, czasami po mniejszych miejscowościach, wyseczkach. I to jak żywo dla mnie przynajmniej przypominało bieg Łemkowynę. Potem zmieniało się to, jeśli chodzi o sam krajobraz, zmieniał się bardzo, bo wiadomo, że z poziomu 400 metrów wbiliśmy się nawet w pewnym momencie na chyba 1900, to był najwyższy punkt, około 1900, więc ten krajobraz od takich łemkowskich, bieszczadzkich lasów przechodził czasem w klimaty, tak, Beskidów, czasem później oczywiście w wysokogórskie Tatry i miałem wrażenie, że mam taką porcję wszystkich tych biegów, które przebiegłem w Polsce. Tak, widoki były piękne. Trafiliśmy w miarę dobrą pogodę, bo nie było za gorąco do pewnego momentu, bo później słońce zaczęło prażyć, ale nie było też jakiejś strasznej ilości chmur. Tam wysoko, jak żeśmy biegli, to były chmury nisko zawieszone faktycznie i biegliśmy w mgle. Tam się wtedy też łączyliśmy z 50. 80 łączyła się z nami zaraz za jeziorem Bled. Tam się obiega jezioro Bled, kręci się wokół niego i tam się dołącza 80, a na tą grań dobiegała do nas również 50. Tam się już zrobiło faktycznie tłoczno wtedy, a dużo było takich dróżek, tak zwanych single tracków, gdzie w zasadzie mieści się jedna osoba. I tu trzeba było trochę uważać. Tu mówiąc o widokach, to z Radkiem dzisiaj tak rozmawialiśmy, w zasadzie doszliśmy do takiego wspólnego zdania, że jeżeli ktoś chciałby tu przyjechać i głównie nastawiony na ładne widoki, to wydaje nam się, że ten dystans 80 km jest najlepszy, ponieważ on zaczyna się już o godzinie 7 przy jeziorze Bled. Można je podziwiać, bo już jest jasno, a nasz dystans 120 to ten początek, te całe 9 godzin w ciemności to taki trochę zapychacz. Tak, żeby zrobić kilometry. Żeby nabić kilometry, przebiegamy przez Bled, kiedy jest zupełnie ciemno, więc tak naprawdę no, ma to swój urok, bo jest podświetlony kościół, tak? Tak. Natomiast, no, tak jak mówię, jakby ktoś chciał przyjechać i tutaj najbardziej widokami się zachwycać, to jednak to 80. Tak, i pod tym kątem chyba Mozart, Lavaredo to w ogóle jakby nie byłem, nie wiem, ale zdjęcia widziałem, no ale nie mogę porównywać, to Mozart, jeżeli chodzi o widoki, był zdecydowanie fajniejszy niż tutaj. Ja powiem, że bieg Ultra Granuta. To już jakby zupełnie. Nie, no, to jest inna liga, nie wchodźmy w takie tutaj porównania. Znaczy ja osobiście czuję się tak bardzo zawiedziony, jeśli chodzi o widoki, no bo samo to wyobrażam sobie, że będziemy dużo biegać po tych Alpach,
A właściwie biegaliśmy po takich Beskidach. Nie? Tak, w zasadzie 80 od 80 kilometra zaczęły się dopiero widoki. Od 80 naszego kilometra. I w sumie nie trwały długo, bo tam nie trwały 20 kilometrów, około 20 kilometrów. Tak. Tylko pamiętajcie, że biegliśmy zmienioną trasę bez głównej grani. Ale dalej to byłoby około 20 kilometrów, bo dalej byś później zbiegał już, bo się łączyły te trasy, nie? Natomiast zakładam, że no tam była ta naprawdę... Tam na pewno też był zapierający etap... wdech w piersiach widoczki, bo wiadomo, że to by było wyżej. Aczkolwiek no, jeżeli mówimy o biegu jednym z takich powiedzmy szanowanych, czy tam w tym rejonie, i w którym zmieniamy 10 km trasy i traci to dużo na odbiorze pod względem widoków, no to znaczy, że to nie jest też bieg, który dużo oferuje, jeśli chodzi o widoki. Bo ty, Michał, mówiłeś, że 80 byłaby w tym, a ja chyba bym poszedł krok dalej i powiedział, że jeżeli nie zależy ci na tym, to i 50 ci dostarczy tych samych widoków. Nie? Można dużo pozbawić. Tylko pozbawia jeziora Bleb, które tu jest najbardziej jakby znanym w tym rejonie. No tak, jest to takim symbolem tego regionu, tak mi się wydaje. Tak. No i co? W każdym razie my mamy po 4 kamienie więcej, więc mamy nadzieję, że w następnym losowaniu na UTMB coś się uda z tym faktem zrobić. Wracamy bogatsi o doświadczenia. Ja po dość sporym kryzysie na 100 kilometrze, z którego nie udało mi się wyciągnąć do samego końca. Piotruś w pewnym momencie miał kryzys odwodnieniowy, z którym poradził pięknie. Znaczy ja tak naprawdę to miałem dwa kryzysy. Jeden to przy tym trzecim punkcie od końca, gdzie tam my stwierdziliśmy, że 10 minut odpoczniemy, no to był... Na górze było. Mnie wtedy tam słońce zaczęło palić, ja stwierdziłem, że idę dalej, bo nie wytrzymam, chłopaki zostali trochę. Ja miałem odcięcie, ale największy kryzys miałem przez pierwsze 20 km. Ale to było związane z kontuzją, w którą biegłem, inaczej stopę stawiałem gdzie indziej. Poza tym było dosyć wilgotno, mało piłem, odwodniłem się, no czułem się strasznie, tak? Aż w pewnym momencie powątpiewałem, czy w ogóle to skończę, ale później po tym około 30 powiedzmy kilometra tak trochę odzyskałem te siły i później było dobrze do tego tam, nie wiem, o 90 chyba kilometra, gdzie tam miałem ten kryzys jakiś tam godzinny, ale później już nas na ta końcówka to już była taka bardzo dobra, ale wtedy akurat ciebie dopadł. Tak, wtedy mnie dobiegło, byliśmy w trójkę, Radzie tutaj zrobił oczywiście. Ja troszkę szybciej. Radził to jest inna liga, tutaj nie rozmawiamy z tym panem. Nie, bez przesady też nie byłem. Pewnie Michał jakby chciał, też by pobiegł razem z Radkiem. Bez przesady, absolutnie. Ja za szybko zacząłem, oczywiście standardowo, bo zawsze na początku mi się bardzo dobrze biegło i te pierwsze 40 km to uważam, że może prawie chwałe było, tak? Ale no, to później się wyzywał ten brak sił trochę na kolejnych zbiegach, gdzie już nie mogłem jakoś wykrzesać z siebie takiej prędkości, jaką chciałem na tych zbiegach pokazać. Podejścia w miarę spokojne, ale takie w niedostajnym tempie. Nie miałem jakichś takich momentów kryzysowych. Swoim tempem robiłem i było ok. Punkty na szybko załatwiałem. Z jakim czasem ukończyłeś? 19:40. Coś takiego. Robert 17, chyba 56. Robert 17:56. My żeśmy się koło 23 godzin zakręcili. Niecałe, 22:48 z kawałeczkiem było jakoś tam. Co pozwoliło na to, żebym mógł dzisiaj z Elwirą na ferraty pójść. Więc Piotruś miał za mało, więc trzeba było się postawić. No dokładnie. A ja dzisiaj wszedłem na skocznię, mówię, w planicy. Po schodach. Po schodach i zszedłem. Mi niestety nie pozwolili, ja musiałem biegać. Ale zjechałeś na tyrolce. Ale za to zjechałem na tyrolce, tak? Także dla każdego coś miłego. Aktywna regeneracja. Tak, polecamy wszystkim. Chociaż chyba najfajniej, tak nie, Michał, uważam, że spotkanie z całą ekipą Polaków, w tym ze zwycięzcami, medalistami, to musiało być naprawdę coś wspaniałego. Także co, zapraszamy na biegi z serii UTMB. Jeżeli macie gdzieś w perspektywie bieganie za granicą, bieganie ultra, no to jest to jakiś kierunek, no bo tutaj w Europie to w zasadzie no taka Mekka w tej Francji jest i te UTMB gdzieś tam w
tyle głowy każdego chyba biegacza ultra jest. Weźcie swoje izotoniki na takie biegi. Przygotujcie się na pewno dobrze. No, bo tak. Tak, trzeba lekcje odrobić. Tak, trzeba liczyć na siebie głównie. I trzeba liczyć na siebie głównie, tak. I my chyba tak mieliśmy teraz, że ja to większość rzeczy swoich też jadłem, jak tutaj Michał mówi. Tak. To już chyba takie przyzwyczajenie. No, czasem lepiej nie ryzykować, doświadczenie, przyzwyczajenie. Często człowiek ma ochotę zjeść, bo wszystko pięknie wygląda, był serek, kiełbaska na punktach, ale no już tyle razy dałem się spomnieć emocjom, że wiem, że no, można na ostatnim punkcie. Na ostatnim sobie, punkcie, tak. Oczywiście. Wtedy tak. No, ale sam wyjazd super, no. Tak, nie, oczywiście, no, wspólne przeżycia, tak. Wspólne pamiątki. Szkoda, że w komplecie nie udało niestety, się dotrzeć. Tak, pozdrawiamy tutaj serdecznie i Zuzię, i Piotrka, i Dorotę, i Weronikę, która w ostatniej chwili dosłownie musiała odwołać wyjazd. Bardzo nam przykro, że się nie udało. Ale wierzymy, że to nadrobimy i przed nami jeszcze dużo wspólnych wyjazdów. Tak. Jeżeli chodzi o nas, to w komplecie widzimy się na kaliskiej setce, jak tylko organizator ogłosi zapisy. O, już ogłosił 2 tygodnie temu. Że ogłosi. Ale jeszcze nie. 2 tygodnie temu ogłosił, że ogłosi. Tak. Także jeżeli mielibyście ochotę nas spotkać, pogadać, to zapraszamy na kaliską setkę. No ale też za tydzień ty biegniesz w Berlinie. Ja w Berlinie maraton. My 10 km w Warszawie, potem kibicujemy maratończykom. Naszym maratończykom. Niektórzy będą debiutować. Tak, Stefan Boroński. Tak. Nasz bardzo dobry przyjaciel. Będzie zaliczony debiut w maratonie i liczymy, biegnie, że... Biegnie również Jarek Kaptur. Że 2.40 to pęknie, no nie. Tak, tak, Stefan, mamy duże oczekiwania. Na Jarka też liczymy, no. Po cichu. No, to też to jest pięknie. Czarny koń tego. Piękny start. No a potem gdzieś na pewno usiądziemy w knajpie, posiedzimy i to wszystko mówimy, więc jak będziecie gdzieś nas widzieć, to zapraszamy do rozmowy, przybicia piątki. Tak. Także dziękujemy serdecznie, że wysłuchaliście tej pewnie przydługiej tyrady, bo może w formie podcastu, może oglądaliście nawet nasze mordki. To na żywo? Co? To na żywo jest? Nie. To nie na żywo. Mogę to wyciąć. W każdym razie dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na trasie. Dziękuję panowie. Pozdrawiamy. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Śmieszne. Dobrze, fajnie to było. O Jezu. To też wrzucimy. O Jezu.